Pierwsza smutna rzecz to będzie zakaz używania wzorów z tablic, z karty wzorów do matury. Ten wzór na pole magnetyczne wytwarzany przez prostoliniowy przewodnik z prądem nie zadziała. Bo działa tylko wtedy, gdy przewodnik jest nieskończenie długi. Czyli nigdy. Tak naprawdę to nie. Działa wtedy, gdy R jest małe w stosunku do długości przewodnika. A to tutaj nie zachodzi. R, czyli odległość punktu P od przewodnika to aż 1 trzecia długości przewodnika. No dobra, nie mamy wzoru, to smutne, ale zwrot i kierunek można i tak określić. Traktując ten przewodnik tak samo, jakby był przewodnikiem o nieskończonej długości, czyli obejmuję to prawą ręką, tak żeby wystawiony kciuk pokazywał kierunek prądu, cztery palce pokazują jak kręcą się linie pola magnetycznego i w tym konkretnym miejscu palce będą wnikać w ekran. Czyli pole magnetyczne tutaj, to takie coś. Czyli kierunek prostopadu do ekranu zwrot za ekran. Żeby to ruszyć, będę musiał ten prostoliniowy przewodnik podzielić na nieskończenie wiele, nieskończenie małych kawałków, obliczyć pole magnetyczne wytwarzane przez każdy taki kawałek w tym miejscu i sumować je. Czyli całka. Pole magnetyczne. To będzie całka. I sobie będę całkował powiedzmy od tego miejsca do tego. A wynik wezmę razy 2, bo ta lewa część da ten sam wkład. I całka będzie póki co po db. db to pole magnetyczne wytwarzane przez nieskończenie mały odcinek przewodnika. I teraz sobie skorzystam z prawa Biota Sawarta, żeby to B jakoś rozpisać. Z tym, że prawo Biota Sawarta to nie jest żadne prawo, to jest szczególna postać bardziej ogólnego prawa. Ale tu będzie użyteczne. Prawo Biota Sawarta mówi, że db. Da się zapisać, tak jak teraz zapiszę. I to jest całka po dx. Gdzie dx to właśnie ten nieskończenie krótki kawałek przewodnika. O jaki kąt tu chodzi, że muszę to powiedzieć i pokazać na obrazku, będę musiał odnieść się do prawa Biota Savarta w postaci wektorowej, czyli do takiego tworu, co napiszę w takim Brązowym kolorem. DX wektor, i ten wektor ma taki zwrot kierunek, jak płynący prąd. To jest wersor. Dobra, maluję jakiegoś dx tutaj. Nie narysuję go nieskończenie krótkiego, bo by go nie było widać. To jest wektor. Jego r wektor. To to. I to jest mega nieintuicyjne, bo r kojarzy się z wektorem położenia, a wektor położenia względem punktu P byłby od punktu P do miejsca, gdzie liczymy pole, do tego miejsca. Dobra, mamy te dziwy na obrazku kąt teta. W takim razie to jest pi odjąć teta. A w takim razie w tym trójkącie prostokątnym sinus pi odjąć teta. To będzie r przez r. A to będzie r przez. I teraz Pitagoras. To będzie x. Tak se oznaczyłem. W Polsce chyba częściej się oznacza s i ds. Ale to nieważne. Można sobie oznaczyć chuj i dechuj, jak ktoś lubi. No dobra, skoro to wszystko mam, to wracam do mojego całczydła. Na razie przed znak całki wywalę wszystko, co nie zależy od DX. -a. Co w oczywisty sposób nie zależy od DX, może tak. Ok. Za sinus teta wpisuję to. Cóż właściwie? Wpiszę póki co r przez r, żeby było lepiej widać, co się dzieje. Mam duże r przez małe r i jeszcze przez małe r do kwadratu, czyli mam duże r przez r do trzeciej. Całka jest pod x. Nadal. I chyba już taka zostanie. Mi i przez 2pi r do trzeciej. r wynosi, tu widać, Pierwiastek z r kwadrat dodać x kwadrat. Czyli ta suma do jednej drugiej, bo pierwiastek to jest potęga łamkowa. Więc będę miał to do jednej drugiej i do trzeciej, a potęgowanie potęgi to mnożenie wykładników. Jedna druga razy 3, trzy, trzy drugie. To sobie wpiszę. Teraz ogarniam, czy w mojej tablicy z całkami jest jakaś całka, która tak wygląda i, i jest. Zapiszę ją i z niej skorzystam. Całka po x czegoś takiego to jest. Czy już pierwiastek kwadratowy. Żeby się nie pomylić, zapiszę sobie ten wzór w tej samej postaci, czyli x odm najpierw w tej sumie będzie mi łatwiej tego nie spieprzyć podstawiając i będzie lepiej widać co robię. R nie zależy od X, leci przez znak całki. I jak widać to jest dokładnie to samo. Jedynka w liczniku, kwadrat tego po czym całkujemy. Dodać. Kwadrat jakiejś stałej. I do trzech drugich. Więc mogę z tego wzoru skorzystać. A co by było, gdybym tego wzoru nie miał pod ręką? No musiałbym to ręcznie całkować, przez jakieś podstawianie, czy inne przeszczęści. Tak życie. Ale że bawimy się fizyka, nie w matematykę, to nie powiem, jak to się robi. No dobra, to całkuję. To ma być w granicach od L2 do zera. Aha, tu potęga jedna druga. Jak to tu wcisnąć teraz? OK. Podstawiam za x -a. najpierw. L2 później odejmuję od tego to samo, tylko za xa 0, czyli nie odejmuję nic. OK, mi i l 2 pi. ta dwójka czy do mianownika To się niewygodnie pisze, więc ciągnę jedną z tych dwójek pod pierwiastek jako 2 kwadrat czyli 4 Chyba już. No i to by właściwie było na tyle. Rachunek jednostek mówi, że to wychodzi w Teslach tak jak powinno. Podstawiać mi się nie chce. Jak komuś się chce, to niech podstawi, Wpiszę w komentarzu co wyszło. Tylko uważamy. No.